set up for Muller. Siemaneczko, dobryściaki, z tej strony Bora. Witam Was w grze FIFA 18 i w kolejnym wyzwaniu budowania składu. Tym razem przyszła pora na hybrydy ligowe. Możemy za to mega paczkę rzadkich kart zgarnąć, jeśli zrobimy je wszystkie 4. Ja sobie zrobiłem tutaj już rzadkie piątki i 7 wspaniałych, już Wam to pokazuję. Tak to wygląda. Mamy do wygrania jedną dużą złotą paczkę. Różne ligi muszą być dokładnie 5 tych lig. Piłkarze z tej samej ligi max 3, ogólna cena minimum 68. Rzadkich piłkarzy musiało być 5. Zgranie zespołu na poziomie minimum 80. Zrobiłem to w ten sposób, że chyba kupiłem tylko 3. Dokładnie tak. Guzman był u mnie w klubie. Bagino też. Cabral też. Prawa obrona również. Benifacio. Lewa obrona z Trabzonsportu. Mas też u mnie w klubie już był. Lewą pomoc. Tutaj właśnie Gaetana kupiłem za 2000. Środek obrony. Środek pomocy Perez już go miałem. Prawa pomoc Souza za 1300 kupiony. Dwóch środkowych pomocników ofensywnych to jest Zeller Ryan, byłem jego pierwszym właścicielem, Meksykanina, znaczy z Ligi Meksykańskiej. I tu mamy z Romy jeszcze Perottiego za 1600 kupiony. No i wszystko zwieńcza na napadzie Vietto z Atletico Madryt. Też karta, w której byłem posiadaniu. Dobra, możemy sobie to wysłać. I odbieramy za to duża złota paczka. I zrobię tutaj troszeczkę kniw, bo ja te paczki będę na bieżąco otwierał. Pyk. I jedziemy. Może jakiś once to watch. Oby. Byłoby fajnie. No niestety. No rare w takiej olbrzymiej paczce. Serio. Niesamowite, to jest niemożliwe. Ja to jednak mam pecha. Taka duża paczka i nic. Wyślemy to. Ciebie od razu sprzedamy, panie. Pewnie nic praktycznie nie kosztujesz, no. Tam chociaż za 400 może pójdziesz. Okej, czas przejść do 7 wspaniałych z tegoż samego wyzwania hybryd ligowych. Proszę bardzo, tutaj możemy wygrać jedna duża złota paczka premium. Różne ligi musiały być 7 lig, piłkarze z tej samej ligi maksymalnie 3. Ogólna cena zespołu minimum 78, zgranie na poziomie 85 minimum. I tutaj kupiłem tylko jednego zawodnika. Tak, poszedłem w Argentynę, tutaj poszedłem w Brazylię. Brazylijczycy to podstawa w tym zespole, w sumie jedyna nacja, którą tutaj umieściłem. Nie, jest tam jakiś chyba Słoweniec. Volpi, byłem jego pierwszym właścicielem, bramkarz. Środek obrony z Monaco, Jemerson, moja karta, zresztą wszystkie tutaj moje karty. Vélez z Lazio Rzym i Jordel z Benfiki Lizbona. Prawa pomoc Żywkowicz też z Benfiki i to jest Serb, to jest Serb, jeden Serb, tak go wrzuciłem po prostu. Lewa pomoc Rafinha. Na SP mam dwóch SPO, jest to Kaka i Gonzo. Lewa pomoc Richarlison. I tutaj jest kupiony na PP Malcolm, ale jest PS-em za 2400. Nie, to jest PS. Nie, dobrze. Czyli nominalna jego pozycja na boisku. No i na napadzie Baptisto. Jestem pierwszym właścicielem tej karty. Możemy to wywalić.
I duża złota paczka premium ląduje u nas. I teraz sobie ją otworzymy. Czekajcie, przekażę pada mojej żonce, ona ma więcej szczęścia. Katylina, tak jak wczoraj, poproszę te po bokach tablice. Please, 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 please. Najlepiej czarne. No niestety, ale masz chociaż świecące. Działaż, a ja mam pecha, no, do tych paczek. Co to? Baptisto. Ledwo go wymieniłem, to wróci do mojego klubu. Dobre, dobre. Niech będzie i tak. Mamy tutaj jeszcze Radu. No nie interesują mnie za bardzo te karty, ale będą w klubie, no przydadzą się na kiedyś, nie? Patrzcie jak dziwnie w bok. No z środkiem. Dobra, wysyłamy to. Piłka out. No i co? I zabieramy się za kolejne dwa wyzwania. Dobra, czas na wspaniałą dziewiątkę. Tutaj poszedłem znowuż w Argentyńczyków. Różne ligi, musiał być ich dokładnie 9. Piłkarzy z tej ligi, co za tym idzie, maksymalnie 2. Rzadkich 5, zgranie 99. Także wszyscy mogli być kupni, a ocena 79. Ja tu miałem dwóch, tylko trzech swoich. Ok, na bramce mamy Ruliego za 1500 kupiony. Środek obrony Pires, on był u mnie w klubie. Drugi na środku obrony to jest Rodriguez za 1000 kupiony. Prawa obrona Zabaleta za 2000. Lewa obrona Van Gioni, byłem jego pierwszym właścicielem. Lewa pomoc Acuna za 2200. Prawa pomoc Lamela za 1900. Musiało być dwóch SPD-ków, ja mam jednego. Jest to Parades za 1000 i mam tutaj Pastore na SPK-u za 3200 kupiony. Dwóch napastników to jest Druben, moja karta, i Simeone za 650 z Fiorentiny. Skład się zgadza, wysyłamy. Złota paczka piłkarzy Prime. No i drużynowe cele. Za to mamy mega paczkę. Ma być 11 zawodników i każdy z innej ligi. Rzadkich musiało być 6, wszyscy złoci. I tutaj musicie mieć jakąś kartę, przynajmniej jedną już posiadaną w klubie. Bo jeśli wszystkich kupicie, to macie zgranie tylko 99 i musicie lojalkę wbijać. Niestety. Ja tutaj miałem 3. Kupiłem na bramkę Ospinę za 1000, środek obrony. Przepraszam, Espinoza, miałem tą kartę. I kupiłem jeszcze Balante za 1000. Prawa obrona Arias za 4000, on był drogi. Lewa obrona Fabra za 1200. Lewa pomoc Castillo za 3000. Prawa pomoc Pardo za 850. I teraz tak, na SPD-ku mam Kalisa. Tą kartę już miałem. Tutaj na SP mam SPO Quintero, bo tą kartę już miałem w klubie. I tutaj na SPK dałem jeszcze jednego SPD Sancheza 1100 z Fiorentiny. No i na napadzie Skoln Cordoba, też tą kartę już miałem. Wszystkie warunki spełniliśmy. Proszę bardzo, bierzemy mega paczkę. I za całość jeszcze mamy tutaj ukończone hybryd ligowe. Co dostajemy? Mega paczka rzadkich kart. Jako że ja miałem pecha, moja młoda miała troszeczkę więcej szczęścia, to ona otworzy dwie paczki, ja tylko jedną. Ta paczka mi się podoba. Mysza, otwórz. Będziesz otwierać dwie. Którą chcesz? Obojętne. O kurde, ta paczka mi się najbardziej podoba. Tu może coś być. A nie ma nic. Co? W największej paczce mamy Kovacicia. Po tej paczce się najwięcej spodziewałem, powiem wam. Bender, Kovacic, Iborra, Campl, Kolasinic. Ta karta mi się wydaje, że będzie droga. Nie, jednak nie. Approves.
Też nie. To ciekawe jest. Zobaczymy jeszcze Kowacicia. No tak, tutaj jest jakieś 8-9 tysięcy. Za tą kartę bym wziął. A Bender? Nie. Tu już nic nie ma dobrego. No okej. Teraz ja sobie jakąś pakę ubiorę. Dobra, biorę mega paczkę. Ekranów nie ma również. A, co razem? Dobra, ile on wart? Nic prawie. A Ben Arfa? To za 30 tysięcy go mogli wypuścić? Takie ma widełki? O, faktycznie. O, tą kartę chciałem kupić. Właśnie, ja sobie ją wypróbuję na pewno. No, na padziora go wsadzę obok Diufa. O, pięknie, żeton draftu za 15 tysięcy. Bardzo dziękuję. W całej FIFA 2017, czyli zeszłorocznej edycji, otworzyłem patche, kurde, no kilkaset. Ja nie wiem, czy nie jest 1000 może nawet. I miałem tylko jeden żeton draftu. A tu już proszę. Dobra, dam modę jeszcze, padę na ostatnią paczkę. Moda może najmniejszej będzie coś, nie? Niestety nie. Pecha mamy coś do tych paczek tutaj ostatnio. Znaczy w FIFA 18. O, Kaśka, znowu Bellerina trafiła. Już drugi raz Kaśka go trafiła. Za 12 tysięcy go sprzedawałem ostatnio. A teraz już kosztuje 20 tysięcy, genialnie. Mamy tutaj jeszcze Felliniego. On też może coś być wart. Nie no, 3 tysiące. O, to nic. No, nie jest źle. Moja moda ma więcej szczęścia. Ale ogólnie rzecz ujmując, to w tych paczkach za hybrydy ligowe szału nie było. Piszcie, co wy dostaliście w tych paczkach i zostawcie łapę w górę, jeśli możecie. To zawsze pomaga. Trzymajcie się ciepło, strzała.